Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony SPS, razem dzisiaj ze mną jest Phoenix. Dzień dobry, cześć, czołem. I bardzo serdecznie chcielibyśmy was zaprosić na Margo Camp 2, czyli slot miłośników gry Margonem, miłośników, fanów, który odbędzie się od 9 do 10 lipca w Chorzowie, dokładnie w parku etnograficznym. Cała impreza rozpocznie się o godzinie 14 i cena biletu wynosi 50 zł, jeżeli kupicie w Empiku bądź na Ticket Pro, lub 55, jeżeli kupicie bilet na miejscu. I teraz Phoenix wam opowie, co was tam może czekać, co możecie tam znaleźć. Tak. O 14, kiedy kasy zostaną otwarte, przy wejściu od razu dostaniecie na przykład kody do gry, takie wynagrodzenie administracji za to, że przybyliście na Margo Camp oraz uczestniczycie w imprezie. Te kody do gry znajduje się w nich outfit, który był rok temu na Margo Camp, oraz dukaty. Dukaty to są takie, to jest taka waluta eventowa. Prawdopodobnie będzie ten cały event niby na Margo Camp, będziecie mogli sobie wymienić na jakieś itemki. Wartość kodu to 40 zł, więc już jakiś zwrot jest. Plus dostaniecie smycz z identyfikatorem, opaskę silikonową oraz opaskę uczestnika imprezy. A na samej imprezie znajdzie się to. W sumie powiem wam teraz plan imprezy, tak? O 14 otwarcie kasy. Od razu wam wspomnę, żebyście przyszli po prostu na pełną godzinę 14, ponieważ jeżeli macie bilet Margo Camp, to od 14 godziny wejdziecie za darmo, a jeżeli przyjdziecie wcześniej, byście musieli płacić no za bilet do parku, tak? Czyli no bez sensu to moim zdaniem. A od 14, kiedy kasy zostaną otwarte, będziecie mogli spokojnie za darmo wejść z tym biletem, który już macie na cały zlot. Czyli od 14 otwarcie kasy będziecie mogli zapoznać się z innymi graczami, z administracją i tak dalej. Od 15 mamy warsztaty tworzenia i używania broni bezpiecznej, co no z bronią to może być ciekawe, także no serdecznie zapraszam. O 15.30 pokaz rycerskiego rynsztunku, na co bardzo liczę, bo chciałbym sobie też pobojować. 16 loteria i słuchajcie, na loterii będzie można wygrać legendę ogólnodostępną, tak? Jaką sobie tylko wymarzycie legendę, jeżeli wygracie, administracja da wam od razu ją do waszego konta. Raczej postaci. O 17.30 mamy obcych wtorek. Nie wiem, o co tutaj chodzi, także też jestem ciekaw. Taka tajemnica. Chyba administracji, którą dopiero poznacie pewnie na samej imprezie. Prawdopodobnie obcy was zabierze, mózg wytnie i tyle. O 18 loteria, czyli chyba ciąg dalszy, nie mam pojęcia. Oraz pokaz tańców celtyckich i warsztaty. Tylko nie wiem, czy te warsztaty to dalej te warsztaty tworzenia, czy jakieś inne będą. Pewnie jakieś inne, tam o rycerstwie i tak dalej. Możliwe. O 18.45 pokaz alchemika. 19.30 ponownie loteria. I od 19.45 zamknięcie kasy, czyli już nie wejdziecie na Margo Camp po 19.45. O 20 mamy najazd mulusów, FC Mulu. FC Mulu. Wygrało. Wygrało. Oraz pokaz tańców dawnych. Nie wiem, jakie tu tańce, nie interesuję się tym. Pewnie mulusów. Konkurs wiedzy o Margonem odbędzie się o 20.45. Z tego też będzie można wygrać nagrody. Rozpalanie ognisk o 21.30, czyli będziecie mogli zjeść kumbaski i tak dalej. Będzie też złoty z gitarą i co taka ciekawa informacja do graczy bardziej utalentowanych z muzycznie. Instrumentami, muzycznie, tak. Możecie swoje instrumenty wziąć ze sobą, ale jeżeli nie chcecie, a chcielibyście mieć możliwość na przykład pogrania ze złotym czy coś takiego, możecie przywieźć instrument dla do firmy Garmory, nie wiem, czy wysłać. Przysłać chyba. Przysłać możecie. I oni wam po prostu dowiozą na imprezę, przysłać. No albo przyjechać razem z instrumentem. Tak, oczywiście odbieracie wszystko na miejscu. W bardzo dobrym stanie, nic tutaj naruszonego nie będzie. Jeżeli tak, to prawdopodobnie zwroty kosztów dostaniecie. No takie... oczywiście, jak gracie na pianinie, to kiepskim jest pomysłem wysłać całe pianino, bo tak, no ciężko im będzie. Ale no wiadomo, jakieś gitary, flety, nie wiem.
Tu mnie za samo wysłanie pianina ile by musieli zapłacić. No, troszeczkę. Dobra, ale przejdźmy dalej, czyli po rozpalaniu ognisk mamy o 22.00 pokaz Alcheminka ponownie i o 23.00 light show, czyli pokaz tańca i światła. Tak, czyli takie LED-owe chyba z tego co wiem pokazy. I co jeszcze możecie dostać na tym Margocampie? Będą tam różne właśnie konkursy, loterie, możecie wygrać smycze z Margonem Sosplaya bądź Margonem Sosplaya bądź Garmory. Przypinki, o ja tutaj taką mam jedną, nawet dwie mam. O, wyglądają tak, tutaj wam pokażę. Jedna z takich przypinek to jest taka większa. I tutaj taka jedna, mniejsza, moja ulubiona, bo bardzo ładna. Tutaj wam tak Margonem pewnie już przykręciłem 40 razy, o, tak mniej więcej to wygląda. Pewnie będą też na miejscu dostępne krówki margonemskie, czyli te słynne krówki, które wyglądają mniej więcej tak. Oczywiście ja już zjadłem, bo jestem gruby i lubię jeść krówki margonemskie. Pewnie, no na pewno będzie można podejść normalnie, porozmawiać z administracją, nie będzie tam już jakiegoś takiego pośpiechu, jak ma to miejsce w grze. Gdyż administracja jest zapracowana, tam będzie można z nią na spokojnie porozmawiać, pogadać o grze i w sumie o wszystkim. Pewnie nawet będą tego typu autografy, jak ja tutaj kiedyś od Salema dostałem. Pozdro 600. Mam nadzieję, że będzie tam większość administracji, bo też bym chciał pogadać. Będziemy tam razem z Feniksem. Z nami też będzie można pogadać. Może nawet jak się uda, to zrobimy jakiegoś live'a. Po prostu z miejsca, gdzie będziemy wszystko przedstawiać, nasze opinie na bieżąco, bądź po prostu nagramy filmiki, a czy u nas na pewno będą filmiki na kanały, pokazać co tam się właśnie działo, bo impreza jest naprawdę fajna. Tak więc to chyba tyle. Tak? Coś jeszcze? Tak. Coś jeszcze, więc bardzo serdecznie was zapraszamy. I co? I tyle. Coś jeszcze? Dobra. No chciałem powiedzieć tylko, że co do atrakcji, no będzie jeszcze wiele ich, damy oczywiście link do forum, gdzie jest to opisane, a raczej do blogu technicznego w opisie, czy tam w komentarzu, tam będziecie mogli sobie bardziej poczytać o tym wszystkim. Tak, więc my się z wami żegnamy i do zobaczenia na Margocampie. Trzymajcie się, cześć!